Podczas dzisiejszego spotkania chciałbym opowiedzieć słuchaczom o sztuce uświadomionego mówienia, genezie jej powstania, czyli krótko mówiąc o interpretacji metody sokratejskiej w duchu psychologii homeryckiej. Poszukując argumentów dla nowego spojrzenia na sokratejską majeutykę, przyjąłem, że poematy Homera nie są wyłącznie poetycką metaforą, tylko wiernym zapisem wiedzy psychologicznej, oddającej doświadczenie wewnętrzne człowieka antycznego. Niegdyś takie podejście obrał archeolog Heinrich Schliemann. Potraktował on krajobrazy opisywane przez Homera nie jako fikcję literacką, lecz jako wskazówki do odnalezienia miasta obleganego w starożytności przez Achajów. Takie nastawienie zaowocowało odkryciem Troi. Naiwne w założeniach wstępnych i niekiedy dosłowne czytanie Homera pozwoliło mi zżyć się z jego poematami, odkryć wcześniej niezauważane pokłady rozumienia, które stało się podwaliną pod nową interpretację sokratejskiej majeutyki i opracowanie ćwiczenia uświadomionego mówienia. Opisy przeżyć duchowych, bohaterów Iliady i Odysei, pozostawione przez Homera, stały się dla mnie wskazówkami do odtworzenia podobnych przeżyć u osób współcześnie praktykujących ćwiczenia duchowe. Kolejnym krokiem było zinterpretowanie metody majeutycznej Sokratesa, rozumianej jako uświadomione mówienie, w duchu psychologii homeryckiej. Mimo że psychologia homerycka nie przystaje do psychologii, którą znamy z czasów sokratejskich, założyłem, że zmiany, które zaszły w ciągu kilku stuleci, dotyczyły doprecyzowania siatki pojęciowej i rozlokowania części duchowych w ciele człowieka. Natomiast istota działania zjawisk duchowych, to jest sposób oddziaływania duszy na ciało, a co za tym idzie sposób ich percypowania, pozostał niezmieniony. Efekty opracowanych tą drogą ćwiczeń wykroczyły daleko poza moje oczekiwania i przypuszczenia. Przyjrzymy się teraz głównym założeniom psychologii homeryckiej. Według lingwistyczno-psychologicznych badań Tadeusza Zienińskiego na obraz duchowej anatomii człowieka składają się w Iliadzie i Odysei dwa rodzaje dusz – cielesne i niecielesne. Przejawem dusz cielesnych są zarządzające organami psychofizycznymi dusza-serce, nazywana kradie, ker, etor, parapides i dusza przeponowa, fren. Drugich, będące w dwóch postaciach dusze, tymos i nus, kierujące organami psychicznymi. Miejscem pobytu dusz niecielesnych jest pierś, określana jako schetos, w której są one zamknięte, pełniąc funkcję emocjonalną i intelektualną. Podziału na cielesny i niecielesny aspekt duszy używał Homer do opisu funkcjonowania człowieka. Istota ludzka żyje, póki psychę trzyma ją przy życiu. Nie bierze ona czynnego udziału w życiu człowieka i nie odpowiada za jego intelektualną oraz afektywną stronę. Zasadniczym polem działania psychy są losy człowieka po śmierci. Taki stan dobrze oddają słowa Pindara. Ciało każdego podlega wszechwładnej śmierci. Jednak jeszcze pozostaje odbicie życia. To tylko pochodzi od bogów. Śpi, kiedy członki się trudzą, lecz śpiącym często w snach pokazuje nadchodzący wyrok w sprawach trudnych i przykrych. Za postawę człowieka, intelektualną, emocjonalną i etyczną, odpowiada zasadniczo serce i umysł. Ich wzajemna relacja oraz zdolność do współpracy. Zapoznanie się z opisaną przez Homera mechaniką tego współdziałania oraz fenomenem utracenia i odzyskania przez człowieka jego dusz niecielesnych pomoże nam zrozumieć, czym było uobecnienie siebie w czasach antycznych i na czym polegało ćwiczenie uobecnienia siebie, to jest przywoływania własnego nus i tymos. Przejdziemy teraz do omówienia działania dusz cielesnych kradie i fren. Fizyczna dusza serce, kradie, ma charakter emocjonalno-uczuciowy. Jej somatyczna funkcja przejawia się biciem w piersiach. Tu zamieszkuje miłość, radość, męstwo, gorycz, strach, gniew i niemoc. Serce raduje się, cieszy, zachwyca i śmieje się. Sercem spełnia się męstwo, stąd też płynie miłość rodzica do dziecka. Gdy sercem owładnie silne strapienie, akhos,
serce skarży się, wyraża skruchę, mięknie. Ten stan dobrze oddaje sformułowanie „będziesz pożerać własne serce”. W tym miejscu warto przypomnieć, że jedno z zaleceń Pitagorejczyków nawoływało do niezjadania własnego serca. Strach doprowadza do trzęsienia się kolan i kołatania serca jako oznaki słabości. Rzekł, a pod nią nogi zatrzęsły się, drży serce, etor, usta ściął ból srogi. Stronę fizyczną posiada również dusza przepona, fren, frenes. Jest ona cielesnym aspektem duszy rozumowej, nous. Ona odczuwa miłość jako pokrywającą ją troskę i jest organem radości. Tu przebywa gorycz, targa ona błoną, to jest diafragmą, uderza ją i kąsa przez nią człowieka, a także otchłań smutku, strachu i gniewu. Działanie na błonę przeponową może powodować otępienie świadomości. Tak dzieje się, gdy niepamięć ściera z błony przeponowej przedstawienia, zalewana jest przez sen, obciąża ją wino lub uderza w nią Boża odpłata, ata. Mimo iż zdarzają się u Homera akapity zacierające różnice pomiędzy duszą serce i duszą przeponową, to jednak tę drugą uznaje on za narząd intelektu i świadomości. W przypadku serca cielesne funkcje duszy mają wyłącznie emocjonalny, a w przypadku przepony w większości intelektualny charakter. Dodatkowo serce jest traktowane jako czynny narząd życia psychicznego, przepona jako narząd bierny. Pierwsze przeżywa, płacze, skarży się, martwi, oczekuje, troszczy, niepokoi. Druga doznaje, przyjmuje oddziaływanie afektów, ale ich nie zabarwia emocjonalnie. Będąc w obszarze serca, bohater antyczny odbiera uczucia oraz emocje i niejako im się poddaje, co ma przełożenie na jego stan emocjonalny. Z kolei w obszarze przeponowym, intelektualnym, postrzega na przykład cierpienie lub gniew, ale stan ten nim nie owłada. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że serce w swym funkcjonowaniu jest zasadniczo steniczne, przepona asteniczna. Przejdziemy teraz do opisu dusz niecielesnych, tymos i nous. Niecielesne funkcje duszy serca, tymos, ukazuje Homer jako zasadę życia. Kto w walce po uderzeniu ożywa, u tego tymos zbiera się w piersi lub przeponie. Funkcja tymos zbliżona jest tu do psyche. Tymos można odbudować, czerpiąc wrażenia m.in. z obcowania z innymi, biesiadowania, jedzenia, picia, podziwu czy zachwytu dla kogoś lub czegoś. Wysiłek lub rana osłabiają tymos. Tymos raduje się lub my się radujemy w swoim tymos, co nas cieszy, to jest miłe dla naszego tymos. Także łzami można nasycić się swoim tymos. Wraz z duchowym zadowoleniem bardzo często współpracują uczucia miłości, przyjaźni i męstwa. Co dla nas ciekawe, również jako jedną z form myślenia przedstawia się rozmowę z tymos. Odyseusz, przygotowując się do ostatecznego rozrachunku z gachami, rozważa w sercu duszy tymos zaistniałe okoliczności. Na widok służących udających się na schadzkę z gachami, jego cielesne serce, ker, etor, wpada we wzburzenie. Odyseusz uspokaja je, dając mu bolesny bodziec w postaci uderzenia w piersi i upomnienie słowne. Cała sytuacja wygląda tak, jakby rozważana i zdystansowana przemowa do samego siebie, obszar duszy przeponowej nous, poskromiła cielesne serce ker. Wzmianką o myśleniu, jak u rozmowie z samym sobą, znajdujemy też Platona we fragmencie rozmowy Sokratesa z Taitetem. Sokrates ujmuje w niej myślenie jako rozmowę, którą dusza, psyche, sama z sobą prowadzi. Wiemy z grubsza, jak Homer używał pojęcia tymos. Przyjrzymy się teraz, jak w poematach Homera używany jest termin nous, świadomość. Najczęściej przeciwstawiany jest on nieświadomemu lub półświadomemu stanowi człowieka. Tak rozumiana świadomość odróżnia martwego od żywego.
jest jeszcze drugie znaczenie, według którego nóż jest magazynem umysłu, iloczynem zdolności umysłowych, doświadczenia oraz wiedzy człowieka i możliwości ich wykorzystania, dzięki którym jeden odróżnia się od drugiego. Nóż Odysa zapewnia jego ludziom ujście z rąk cyklopa. Ranny wóz swoim nóż pomaga wojownikom, rozkazując. Woźnica pobudza nim konie. Podział na dusze cielesne i niecielesne uwidacznia się, gdy w poematach mowa jest o śmierci człowieka. Homer nie używa takich określeń jak stracił frenes lub odjęli mu frenes, na przykład w wyniku walki podczas bitwy. Wprowadza je natomiast, gdy mówi o Tymos. Stracił Tymos, zostawił go Tymos, uleciał jego Tymos, zgubił Tymos. Tymos zachowuje analogię do duszy, psychę. I podobnie jak ona, w chwili śmierci porzuca ciało człowieka. Z tą różnicą, że Tymos bierze czynny udział w życiu człowieka, zaś psychę nie. Jej rola i działanie objawia się dopiero po śmierci człowieka. Dla naszych dalszych rozważań niezmiernie ważne jest podkreślenie, że działający człowiek może utracić swój Tymos i powtórnie go odzyskać. Odzyskanie duszy niecielesnej, jej powtórne osadzenie w ciele człowieka będziemy dalej nazywać uobecnieniem. Przykładem takiego spektakularnego powrotu duszy do ciała niech będzie przykład Andromachy. Andromacha, widząc, jak Achilles poniewiera ciało jej męża, doznaje emocjonalnego szoku. Traci przytomność i upada na wznak. Przypuszczać możemy, że owładnięta głębokim żalem i cierpieniem sama zapewne nie chce żyć. Poeta ujmuje ten dramatyczny moment, zapisując, że ledwie psychę z niej nie uleciała. Skoro jednak nie doszło do całkowitego odejścia psychę, która w sposób ostateczny decyduje o życiu lub śmierci człowieka, to po chwili Andromacha odzyskuje oddech. Tymos zbiera się w jej przeponie, frenes, i wtedy głośno przemawia. Tymos ulatuje również w chwili omdlenia. Przykładem niech tu będzie sytuacja, która przytrafiła się Odysowi. Odys, dopływający do brzegu Feaków, leżał bez tchu i bez mowy, ledwo żywy. Straszne zmęczenie nim owładnęło, lecz gdy wrócił do siebie i dech, i Tymos zebrał się w jego przeponie, frenes, ożył. W przytoczonych fragmentach wyeksponowano sytuacje dramatyczne, w których dochodzi do oddzielenia duszy od ciała. Zapytać można, jak wyglądają relacje dusze-ciało w sytuacjach niezagrażających życiu człowieka i nie będących przykładem oddziaływania silnego afektu. Do pytania tego jeszcze wrócimy. W poematach Homera krzyżują się dwa dychotomiczne porządki, mające stronę fizyczną i stronę psychiczną. Pierwszy, chcenno-uczuciowy, kradnie Tymos, drugi rozumowy, ten nus. W ramach tych dwóch głównych aspektów ludzkiej egzystencji raz na plan pierwszy wysuwają się pierwiastki chcenno-uczuciowe, innym razem rozumowe. Niekiedy górę bierze strona cielesna, a niekiedy duchowa, psychiczna. Ta ostatnia, rozumiana jako pewna całość, Tymos i nus, traktowana jest jako psyche. Mając wstępne rozeznanie w duchowej anatomii antycznych, przejdziemy teraz do określenia relacji zachodzącej między sercem i umysłem. Dla ułatwienia nie będziemy wyróżniali dalej strony cielesnej i niecielesnej, czyli nie będziemy zwracać uwagi na to, czy dane zachowanie chcenno-uczuciowe lub rozumowe ma swoje źródło w aspekcie fizycznym czy psychicznym. Pozostaniemy tylko przy podziale na stronę uczuciową i rozumową. Naprzeciw opanowanego i rozumnego umysłu stawia Homer uczuciowo-emocjonalne porywy serca. W jurysdykcji umysłu pozostaje poznawanie, planowanie, rozumowanie i wytyczanie przebiegu działań. Domeną serca jest uczuciowość, wola i władza nad ciałem. Posłuszne serce wypełnia nakazy umysłu, posługując się odpowiednio ciałem. Może ono jednak wymówić posłuszeństwo i przejąć panowanie nad człowiekiem. Prowadzi to często do zgubnych konsekwencji. Intuicję ma zarówno umysł, jak i serce, z tym, że umysł nakierowuje ją na wiedzę i prawdę, a serce na mniemanie. Również przejawy woli widoczne są po obu stronach, z tą różnicą, że moc serca przerasta wielokrotnie siłę umysłu.
to z tego powodu rozum nie może przemóc serca, lecz może perswadować i nakłaniać się do ustępliwości. Jeśli człowiek jest uważny, myśli, czuje, chce i podejmuje działanie w stanie zgody pomiędzy sercem i umysłem, to można powiedzieć, że jego świadomość, frenes, jest dobra. Obraz ludzkiej psychiki przekazany przez Homera oparty jest na wnikliwej obserwacji życia, a pod tym względem wydaje się być aktualny i dziś. Przyjrzymy się teraz praktycznej roli serca i rozumu. Obok funkcji podtrzymywania życia jest jeszcze inna, ważna i bardzo nas interesująca funkcja dusz niecielesnych, którą można przyrównać do uwagi. O ile serce i przepona były źródłem myśli i afektów, to dusze Thymos i Nous pełniły funkcję narządów i odbierających. Dzięki duszy Nous i duszy Thymos odbierał człowiek nie w sposób bierny, lecz aktywny własne akty myślowe oraz przeżycia. Podobnie i my współcześnie, skupiając własną uwagę na sobie, sprawiamy, że bodźce do nas napływające odbieramy ze spotęgowaną mocą. Nieraz, gdy ktoś mówi, słyszymy dźwięki, ale ich nie rozumiemy. Dopiero gdy zbierzemy się w sobie, pojmujemy sens skierowanych do nas słów. Gdy go w nim nie ma, spostrzegamy jedynie biernie doznania własnego ciała. Podobnie rzecz się ma z bólem, którego nie odczuwamy w chwili kontuzji, gdy nasza uwaga była skoncentrowana na świecie zewnętrznym. Zdaje się, że procesy, które współcześnie wiążemy z uwagą i nadajemy im często zewnętrzny, mechaniczny charakter, antyczni pojmowali osobowo i wewnętrznie, duchowo. W psychologii homeryckiej traktowane jako autonomiczne dusze niecielesne Nous i Thymos mogą uchwycić intelektualną lub emocjonalną stronę funkcjonowania ludzkiego ciała, gdy są uobecnione w ciele. Ciekawe w tym względzie jest zalecenie Platona. Przypomnijmy je sobie. O czym teraz wciąż mówimy, żeby najwięcej duszę, psychę od ciała, soma oddzielić i przyzwyczaić ją do tego, żeby się sama w sobie ze wszystkich zakątków ciała umiała skupić i zbierać i mieszkać w odosobnieniu, w samej sobie, wyzwolona z ciała, niby z kajdan. I dziś, rozmawiając z kimś nieuważnym lub zatopionym w fantazjowaniu, mamy często poczucie jego nieobecności i czekamy, kiedy z uwagą zacznie z nami rozmawiać. Niejednokrotnie i sami siebie nawołujemy do powrotu do siebie, mając poczucie nieistnienia wykonywanej czynności. Potoczne nawyki językowe towarzyszące tym stanom dobrze korespondują z homerycką psychologią. Niekiedy powiemy do kogoś biernie nas słuchającego wróć, a i sami przyznajemy się, że nas nie było podczas wykonywania jakiejś pracy. Wiele wskazuje na to, że w tych powrotach antyczni widzieli coś więcej niż tylko procesy uwagowe. Procesy, o których mowa, współcześnie łączymy z uwagą. Łatwo to sobie uzmysłowić, gdy wspomnimy sytuację, w której mimo chęci przywołania się do uważnego działania nie możemy spowodować, by nasza własna uwaga podążała za naszymi czynami. Można mieć wtedy poczucie, że coś, a raczej ktoś w nas postępuje niezgodnie z naszymi oczekiwaniami, że nasza dusza, czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli uwaga, ulatuje mimo chęci jej utrzymania w ciele, czy przy ciele. Przy czym trudność może dotyczyć naszej działalności intelektualnej, uczuciowej, emocjonalnej bądź doznaniowej. Niekiedy trudność stwarza nam skupienie się nad czynnościami myślowymi, innym razem nad czynnościami związanymi z doznaniami lub emocjami. Opisywane procesy stoicy wiązali z uwagą, która była dla nich zasadniczą postawą duchową przejawiającą się w ciągłej czujności, rozbudzonej samoświadomości oraz obecności i napięciu ducha. Dzięki takiemu nastawieniu wiedzieli oni, czego pragną i co w każdej chwili robią. Dzięki czujności ducha urzeczywistniana była podstawowa reguła ich życia, rozróżnienie między tym, co zależy i co nie zależy od człowieka. Postawimy teraz bardzo interesujące nas pytanie. Czy filozofia antyczna wytworzyła skuteczne narzędzie umożliwiające poznanie i zjednoczenie dwóch wspomnianych porządków – rozumu, przewijającego się u człowieka w działaniu duszy Fren i Nous oraz serca, uosabiającego duszę Ker i Thymos? Dążenia do integracji tych dwóch porządków
Widoczne są m.in. w nauce Demokryta o Eutymii, w poglądach Pierona na nastroje i nieodczuwanie czy wizji jaźni Plotyna. W moim przekonaniu narzędziem scalającym oba wymienione porządki była sztuka uświadomionego mówienia. Sztuką uświadomionego mówienia według Adama Krokiewicza była dialektyka Sokratesa, a jej głównym celem zdobycie pojęciowej wiedzy. Wdrażając kogoś do jej zdobycia, stosował Sokrates trzy stopy. Pierwszy stanowiła krytyka, elenktyka. Sokrates badał świadomość ucznia, wykazywał mu, że nic nie wie i go zawstydzał. Drugi zachęta, protreptyka. Sokrates dodawał otuchy i doradzał uczniowi, co ma robić, by pozbyć się hańbiącej człowieka niewiedzy. Trzeci etap, pomoc w uświadomionym mówieniu i w definiowaniu pojęć, maieutyka. Podczas tego etapu Sokrates zadawał pytania i żądał od ucznia wysiłku w jego odpowiedziach i definicjach. Wedle Krokiewicza Sokrates wymagał w ten sposób od swoich uczniów uświadomionego mówienia, to jest zdawania sobie sprawy ze znaczenia używanych wyrazów oraz powiązanych z nimi uczuć i doznań. Był to wymóg jasnego myślenia, o którym stanowiły nie tylko definicje i ich formalna znajomość, lecz również poczucie wyrażających się nie w słowach, lecz w czynach uczuć oraz woli. Jasne myślenie, rozumiane jako splot pierwiastków rozumowego i uczuciowego, jest dla Sokratesa miarodajne dla działania i posiada siłę aktywizującą, podczas gdy słowne definicje są na ogół niewystarczające i zbyt słabe, by rządzić czynami. Uruchomienie siły aktywizującej wydaje się kluczowe dla wszelkiej zmiany. Na uświadomione mówienie składa się poprawność formalna, aspekt intelektualny oraz zgoda na to, co się drogą intelektualną przyjęło, aspekt emocjonalny. Można bowiem podać formalnie poprawną definicję i wcale nie być do niej przekonanym. Co innego zaś jest uzasadnić jakieś twierdzenie, a co innego wiedzieć, że się je uzasadniło. Co innego jest zrobić coś dobrze, a co innego wiedzieć, że się to dobrze zrobiło. Obok dwóch wspomnianych aspektów, intelektualnego i emocjonalnego, pozostaje nieuwzględniony wcześniej czynnik trzeci, bodaj najistotniejszy, zapośredniczająca proces uobecnienia siebie uwaga. Zachęcając do mówienia w sposób uświadomiony, czuwał Sokrates nad tym, by uwaga uczniów obejmowała dwie wspomniane strony. Dzięki takiemu ćwiczeniu uczniowie odnosili się do podejmowanych zagadnień z dużą samoświadomością. Powiedzieć można, że podczas dyskusji przeżywali oni uważnie ich własne procesy psychiczne. Odnosząc się do jakiegoś zjawiska czy zagadniania, uświadamiali je sobie poprzez myślenie i doświadczenie. Dwa bowiem są sposoby uświadamia sobie jakiegoś zjawiska. Jeden polega na tym, że się o tym zjawisku myśli, że się je spostrzega, wspomina. Drugi na tym, że się je przeżywa. W ten sposób oba porządki rozumu i serca w równym stopniu były uwzględniane w procesach poznawczych, w tym również w rozpoznawaniu własnej postawy moralnej. Myliłby się jednak ten, kto wspomniane procesy sprowadzałby tylko do uważności. W naszym przekonaniu uwaga jedynie zapośrednicza głębiej zachodzące procesy związane z uobecnieniem siebie poprzez aktywny odbiór doznań towarzyszących całemu procesowi. Pozostaje zapytać, w jaki sposób uruchomić i pokierować procesem uobecniania siebie. Wyrażając się w języku intuicji homeryckiej, powiedzieć możemy, że siła uczuciowego zapału Tymos ma władzę nad ciałem. Ciało jest też jej siedliskiem. Chcąc obserwować przejawy cielesno-czynnej siły serca, należy objąć uwagę ciało, wykonując czyn i towarzyszące mu doznania. W proponowanej przez nas interpretacji uświadomione mówienie wymaga obejmowania uwagą procesów myślowych i uczuciowych. W równym stopniu uwagę należy kierować na treść wypowiedzi oraz na towarzyszące jej odczucia i doznania. Z punktu widzenia psychologii homeryckiej powiedzieć możemy, że metoda majeutyczna Sokratesa, rozumiana jako uświadomione mówienie, wymagała uobecnienia siebie w ciele. W przeciwieństwie do stanu biernego, obecności tylko dusz cielesnych, karifren,
Myślenie i odczuwanie w sposób czynny wymagało obecności pierwiastka duchowego, przywołania dusz niecielesnych, tymos i nous. Jaśniejsze stają się zatem słowa Sokratesa, porównującego własną metodę do położnictwa i odbierania płodów. Skoro myśleć oznacza rozmawiać z własną duszą, a warunkiem tej rozmowy było uobecnienie duszy w ciele, to możliwe, że przez płody należy rozumieć stan, w którym rozmówca wchodził w kontakt z własnymi duszami niecielesnymi. Efektem ubocznym tego kontaktu było zdobycie pojęciowej wiedzy, istotą obcowanie z sobą samym, swoim duchowym rdzeniem. Dzięki metodzie majeutycznej docierał Sokrates wraz z rozmówcą do wiedzy zgodnej z jego prawdziwym i najgłębszym ja, zawartej w jego niecielesnych duszach. Poza argumentami praktycznymi, do których się jeszcze odwołamy, na poparcie postawionej tezy dotyczącej sokratejskiej majeutyki nie mamy wielu zapisów pochodzących z przekazu antycznego. Jako ilustrację do postawionej tezy wybrałem fragment Ptaków Arystofanesa, autora nieprzychylnego Sokratesowi i nieraz się z niego naśmiewającego. Bywa jednak, że zjadliwa krytyka tym bardziej jest cenna, im więcej zawiera odwołań do faktycznych zdarzeń. W cienie nogów ziemi ludnej jest bajoro, kędy brudny, wróż Sokrates wabi duszę. I Peisandros tam w otusze biegnie ujrzeć ducha, psychę swego, co za życia umknął z niego. Więc w ofierze nad tym brodem zażga wielbłądziątko młode i jak Odys czeka zjawy. W cytowanym fragmencie Ptaków Sokrates porównywany jest do Odyseusza przywołującego duszę zmarłego Terezjasza poprzez złożenie ofiary z krwi zwierzęcia. Sokrates ma pomóc składającemu ofiarę Peisandrosowi w odzyskaniu duszy, która mu umknęła. Nie wdając się w dyskusję, czy Sokratesa postrzegać można nie tylko jako psychagoga, ale i psychopompa, przyjmujemy, że określenie psychagogia nie jest przypadkowe. W platońskim Fedonie znajdujemy wzmiankę o psychagogii w kontekście dyskusji o retoryce, która definiowana jest jako prowadzenie duszy. To określenie pada również w przytoczonym przez nas fragmencie Ptaków Arystofanesa. Gdyby było to tylko przypadkowe sformułowanie, to Platon po około 40 latach od premiery Ptaków Arystofanesa nie wkładałby w usta Sokratesa terminu psychagogii, wyśmianego przez greckiego komediopisarza. Przejdziemy teraz do współcześnie uprawianych ćwiczeń uświadomionego mówienia i relacji osób, które ćwiczenie to wykonywały. Opierając się na zgromadzonym materiale teoretycznym i jego interpretacji, wprowadzono ćwiczenie uświadomionego mówienia do zajęć akademickich jak praktycznie wykorzystać własną głupotę, doradztwo filozoficzne w warsztacie psychologa. Przygotowując ćwiczenie przyjęto, że przeżywając akt spostrzeżenia możemy zwrócić uwagę na sam ten akt, możemy niejako myśl swą skierować na nasze własne spostrzeganie, możemy to uczynić w odniesieniu do niemal każdego procesu, który się rozgrywa w naszej psychice. Zwykle jednak tego nie czynimy, ponieważ po zautomatyzowaniu jakiejś czynności złożonej nie jest do jej wykonania potrzebne świadome zdanie sobie sprawy z towarzyszących jej czynności składowych. Na ogół osoba wypowiadająca się w sposób nawykowy nie umie podać komponentów wchodzących w skład jej aktu mowy. Dopiero włączenie uwagi i objęcie nią strony intelektualnej i emocjonalnej może uczynić automatyczne wypowiadanie się uświadomionym. Możliwym do spostrzeżenia staje się wtedy uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy aktami naszymi kieruje nawyk, przyzwyczajenie, pamięć mięśniowa, u Homera obszar etor fren, emocja, a więc siła uczuciowego zapału tymos, czy rozumny umysł nous. W latach 2004-2012 zbierane były od osób ćwiczących opisy doznań towarzyszących ćwiczeniu uświadomionego mówienia w formie krótkiego opisu. Przytoczmy jeden z tych opisów. Biorąc udział w ćwiczeniu, przekonałyśmy się, że uświadomione mówienie nie należy do łatwych praktyk. Polega ono na wypowiedzeniu kilku zdań oraz zlokalizowaniu własnej uwagi.
Szybko można zauważyć, że w zależności od tego, na czym skupiona jest uwaga, ton głosu ulega zmianie. Jeśli uwaga jest zorientowana do wewnątrz, wówczas wypowiedź jest pełna esencji, bardziej szczera, przepełniona emocjami. Ćwiczenie uświadomionego mówienia pozwala uwrażliwić jednostkę na dostrzeżenie w sobie prawdy oraz na spontaniczne za prawdą to podążenie. Wiele z tego, co robimy na co dzień, jest przez nas wykonywane w sposób mechaniczny, bez głębszego namysłu, bez sięgnięcia do naszego świata wewnętrznego. Ćwiczenia, w których wzięłyśmy udział, miały na celu, mówiąc po platońsku, wyzwolenie się z kajdan oraz wyjście z tak zwanego zombielandu. Przejdziemy teraz do kolejnego opisu ćwiczenia przeprowadzonego z osobą niewidomą. Nauczona doświadczeniem z poprzednich warsztatów, obserwowałem swój głos. Mówiłem o czymkolwiek. Prowadzący poprosił o unaucznienie uwagi. Wyobraziłam ją sobie jako mglistą kulę. Kazał mi ją wchłonąć, czyli skupić uwagę na wysokości brzucha. Tak się stało. Polecił mi, bym opowiadała o sobie. Nie pamiętam, co mówiłam, ale głos był inny. Myślałam bardziej nad tym, co mówiłam i starałam się czuć w sobie tę mglistą kulę. To trwało jakiś czas. Co kilka chwil prosił mnie, bym bardziej utrzymywał uwagę wewnątrz siebie. Potem zapytał mnie, jak widzę świat. I tu zaczął się problem. Ja nie widziałem świata ani przed wchłonięciem tej mglistej kuli, ani po. Było mi trudno wyjaśnić, że u mnie nie ma różnicy. Wreszcie po kilku pytaniach zobaczyłem, jak gdyby, bo przed oczami nie ma ciemności, jest gęsta, nieprzenikniona przestrzeń. Bardziej bym ją porównała do szarości. Na tle tej szarości uwidoczniła mi się, trudno powiedzieć, że ją zobaczyłem, ale uwidoczniła mi się postać prowadzącego, ale dwuwymiarowa. Tak jakby wycięta z papieru. Było to mocniejsze niż zwykle. Przez sekundę widziałem biało-niebieskie światło. Przypominało mi to przeżycie chwili jasności, kiedy w rozpaczy po śmierci mamy doznałam czegoś, co interpretowałam jako sygnał od mamy. Jest mi tu dobrze, nie martw się. Ja już nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy, co mówiłam, ale wiem, że byłam wewnętrznie bardzo poruszona. Bardzo poruszona. Nie wiem, może... Można to porównać do drżenia, do poczucia swojego wnętrza. O, byłam rozedrgana, tak bym to określiła. Kiedy usiadłam, byłam jeszcze w tym stanie. Tak jakby nie w tej przestrzeni. Zebrany materiał teoretyczny i praktyczny składa mnie do przekonania, że uświadomione mówienie, jako forma obecnienia siebie, jako część sokratejskiej majeutyki, było nie tylko formą dialogu, ale przede wszystkim praktyczną metodą głębokiej pracy duchowej, zakorzenionej w starożytnych wierzeniach i antycznej psychologii. Potwierdzają to niektóre teksty, a teraz w wymowny sposób praktyka filozoficzna. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby doświadczyć choć namiastki tego, czym jest uświadomione mówienie, to zachęcam do wykonania prostego ćwiczenia. W luźnej, niezobowiązującej rozmowie, gdy referujemy komuś, co nam się przytrafiło danego dnia, wplećmy do tej rozmowy elementy fikcji, fantazji. Czyli, dla przykładu, mówimy, co nam się przytrafiło, po czym wplatamy elementy fikcyjne i wracamy z powrotem do mówienia prawdy. Czyli kilka zdań mówimy prawdziwych i kilka zdań fałszywych. I tak w 3-minutowej wypowiedzi przeplatamy te dwa elementy. Po wykonaniu tego ćwiczenia proszę sprawdzić, co się zmieniło, jaka jest różnica pomiędzy normalnie wypowiadanym przez nas aktem mowy, a aktem wypowiadanym w ten sposób. Dziękuję wszystkim za uwagę.